Pan mówi, że zaczął pan 24 złotego. No, zobaczymy. Nie, no tu są konkret. To jest pas. No to minimalnie, nie, no to to tam... To zdarzały się takie, ale ogólnie to nie ma. Nie ma, no w ogóle ma pan tutaj, jeśli chodzi o to pole, to jest mega i czyste, wolne od chwastów, wolne od mszycy, nie? To pieniądze tu rosną, nie? W końcu, nie? No tak. Być duży, ale... Tak, bo to chodzi o nawożenie odpowiednie. Nie chodzi o wielkość krzaka, tylko o towar, bo co sprzedajemy, nie krzaki, no, nie, no, to towar. No dokładnie, no. O, tutaj też, one też, no strasznie grube u pana, no strasznie grube są te strąki, nie? No to jest, o, tu jest elegancki, to, no. To jest, on będzie się pompował, nie? Nie, no to widok po prostu, tu jest powiaderka, nie? Tutaj? No jest mały krzaczek, mały tak? Mały krzak, no. Mały krzaczek. To towaru opór. Tutaj to jest tylko taki symboliczny wierzchołek. Albo tu raczej na. No, nie, no tutaj jest naprawdę mały. A jest towaru. Tak, i bananowce. To jest mały krzaczek, ale towar no. Jest, o to chodzi. Bo chodzi o to, żeby nie był wzrost wegetatywny. No, żeby w odpowiednim momencie tak. Był generatywny, nie? Się zaczął. Jeszcze ten nierwany, ale on już jest tu, tak jak mówiliśmy, do tej wysokości nawet bym powiedział wyżej, czyli nie, do pępka. Tam jest... Możemy zerwać na przykład takiego, nie? Mhm. Pan mógł to rozpołowić. To są nasionka, nie? Tak, to już jest... Konkretne. Bardzo smacznie można je posprawić. Tata mówi, że do babu będziemy musieli przyjechać ciągnicy z przyczepem albo muszą. Ale tu na przykład, nie? Też są konkrety. Tak, i jeżeli ktoś nie umie nawozić, to co z tego, że mu wyrośnie 1,5 metra? Trochę nie ma. No jest wyraźna granica, nie? Tak, tak, bo Mitika jest taki nasz najwcześniejszy Hiszpan, później jest tak, Fundador, tak. Później jest Kalifer, Cora Speed, później jest Ambrador w Speedzie, bez Speedu i Fiamma. I to chyba wszystko tutaj, nie? Co jest na tej plantacji, no ale tu, że to jest szok. No to pięknie. To jest rewelacja, nie? No. Ale to tak dopiero w tym tygodniu ruszyło. Ja też, wiesz, ja byłem tu 2 tygodnie temu, dlatego w tym tygodniu ta plantacja mi oczy wybiła po prostu, nie? No i tutaj w ciornastek się zaczyna troszeczkę. Też nie jest go, widzę, że tych małych osobników tam 3, 4, 5 w zależności od rośliny, nie? Nie, no ciepło się zrobiło, on lubi taką pogodę, nie? Lubi, to go ostatnio tam przytrzymywały go, wiesz, te chłody i deszcze, no bo on tego akurat nie lubi, ale... Siema Bartek. Cześć. Słuchaj, dzisiaj 15 czerwca, jesteśmy u Ciebie w Cebuli po wielkiej batalii stoczonej z chwastami, których presja tutaj w tym roku zaskoczyła Ciebie chyba dość mocno, co? No bo są pola, gdzie łatwiej było się pozbyć chwastów, ale tu akurat na tym poletku doświadczalnym z przekrojem odmian presja chwastów była ogromna. Jakbyś mógł powiedzieć, z którymi chwastami było najciężej, których chwastów było najwięcej, jeżeli chodzi o ich liczebność. No i teraz chyba sukces, nie? Pomimo tego, że cebula jest tutaj widoczna, ta fitotoksyczność, natomiast cebula wstała, chwastów nie ma. Jakbyś to skomentował? Bym to skomentował w ten sposób, że jak moje rozwiązanie przedstawiłem też znajomemu Wojciech Kopeć, Jara Poland, to stwierdził, że cebula cudrze przeżyła ten nawał herbicydowy, ale to po prostu była grawa bank, albo cebula, albo talerzówka już. Z
zdecydowałem się na radykalne kroki. W tym roku walka z kamosą była o tyle cięższa, że ona bardzo szybko, podwójny wręcz nalot budowała woskowy. Ciężko było dotrzeć do stożka wzrostu. Przede wszystkim w herbicydach też chodziło o to, żeby dobry zwilżacz podać, bo zwilżacze olejowe nie działały, a bez zwilżaczu to zupełnie nic nie można było zrobić. Potem jak przyszedłem na zwilżacz silikonowy, to silikon po części ze stożka wzrostu ten meszek usuwał i, że tak powiem, udało się dobić. No właśnie, bo ta komosa w tym roku to jest jakaś taka ogólna tendencja, że wytwarzała bardzo dużo tego nalotu woskowego. Takie chłodne noce, to też herbicydy nie działały, ale przede wszystkim sucho wiosną było. Aha, i to był taki po prostu też jej naturalny sposób na to, żeby się chronić, nie? Opryski doglebowe nie działały, dlatego cały czas trzeba było bazować na parzących, w których była nadzieja, że trochę przetrzymywały kamosę, a potem można było dobić. I dopiero na koniec podać doglebową ochronę w postaci banduru i pędy mentaliny, żeby uchronić już dalej i się skupić na budowaniu korzenia, a potem na budowaniu masy liściowej. Też tutaj, jeśli chodzi o kwestie regeneracyjne, nie? Żeby ta cebula też po prostu powstała z kolan, bo wiadomo, jak opryski parzące, no to fitotoksyczność tutaj dużo zależy od tego nalotu woskowego na cebuli, który z kolei jest skorelowany z sytuacją pogodową, nie? Musi być po prostu z dwa dni bez deszczu, najlepiej, żeby było słońce, wtedy ta cebula ładnie sobie ten nalot woskowy wytworzy, ale nie zawsze taka sytuacja miała miejsce, nie zawsze tak było, dlatego tak zwany ryzyk fizyk, nie? No dokładnie, poczekałem, aż cebula zgubiła nalot woskowy i to było grawabank i zastosowałem odpowiednią mieszaninę herbicydową i wszystko w tabakę w ciągu tygodnia. Aha, tym jak komosa zgubiła nalot tak. woskowy. I cebula tak samo. I cebula tak samo, no przy okazji, natomiast no w naszym... Niestety, ale to był już zgniły kompromis tak zwany. No, także na przebitkach na pewno pokażemy Wam, jaka sytuacja z zachwaszczeniem tutaj była na tym polu, ponieważ tworzyły już się komosowe dywany. Na szczęście w tym momencie widzę tam jeszcze tą komosę, męczą mszyce i niech ją męczą do końca, ale to jest poza polem, bo na polu komosy nie uświadczymy, po prostu nie ma. Zostały po niej tylko jakieś resztki w postaci takiego pyłu wysuszonego po tych roślinach. No i też w przebitkach postaramy Wam się to pokazać. Ale oprócz komosy, jakie chwasty jeszcze tutaj dla Ciebie stanowiły? Szarłatu szybko się pozbyliśmy. Kolejnym największym problemem to był rdes ptasi, który też dorwaliśmy po części herbicydowo, ale po części na innym, na słabszym polu po prostu zdecydowaliśmy się na mechaniczne usunięcie. Tak, no ale ogólnie trzeba powiedzieć, że tak. Sukces polega na tym, że chwastów nie ma. Cebula jest, wiadomo, jakieś tam wypady, fitotoksyczność, starsze liście, że tak powiem, cebula się wymłodzi, starsze liście odejdą do lamusa i wszystko wejdzie na właściwe tory. Wiadomo, że teraz tak mówisz, tak samo była dość specyficzna sytuacja pogodowa, bo napadało tu dużo deszczu. Ile było u Ciebie? Spadło około 50 litrów w ciągu jednej nocy. No, czyli dość krótki czas, tak duży opad, także od razu co? Wykonałeś też oprysk przeciwko grzybom, nie? Podczas takiej batalii herbicydowej cebula jest osłabiona i bardziej wrażliwa na grzyby, co sprzyjało stemfeliom przede wszystkim w tym roku. I już wykonałem zabieg grzybowy skorpionem. Potem spadł ten ulewny deszcz 50 ml, to żeby zastoiska wody uchronić, podałem switch. Switch bardzo szybko, interwencyjnie zadziałał. To też widać na nagraniach, gdzie woda stała, a cebula zielona jest cały czas. No, jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, że na zimówkach, bo ja też jeżdżę po cebulach zimujących, które teraz są jakby najbardziej zaawansowanym w stadium wzrostu i tam już widać, nie, sytuację związaną z chorobami, czyli dużo się pojawia stemfilium, gdzie nie, gdzie w zależności od miejsca pojawia się mączniak rzekomy. Wciornastek wraca do żywych, no bo te ostatnia sytuacja pogodowa nie sprzyjała jego bytowaniu. Przede wszystkim zboża białe się rodzą, będą przechodzić tryb dojrzewania i po prostu wciornastek musi gdzieś się przenieść. Tak, no i ja zauważyłem na wiosennej cebuli już w kilku lokalizacjach, że próg szkodliwości jest przekroczony, także warto nawet, jak nie widać, to profilaktycznie u siebie zadziałać, no bo Ty już chyba stosowałeś tutaj jakieś zabiegi przeciwko szkodnikom, nie? Dokładnie.
Dobrze, słuchajcie, na ten moment wydaje mi się, że w miarę prześledziliśmy tutaj sytuację cebulową, jeśli chodzi o tą cebulę z siewu wiosennego. Zabierzemy Was jeszcze na to pole, tak wydaje mi się, na przestrzeni 2 tygodni i wtedy dopiero zobaczycie prawdziwą różnicę, nie? Dokładnie, zgadza się. Także powodzenia, Bartek, i do następnego.